Jest wiele dań, które kojarzy się z Podhalem, ale dla mnie osobiście jest takich kilka potraw, które kojarzę z dzieciństwem, z Podhalem, gdzie u nas w domu się gotowało takie rzeczy, bądź babcia gotowała u siebie jeszcze na kaflowym piecu, więc są to na pewno takie smaki, które gdzieś tam człowiek zapamiętuje na całe życie. No, na pewno jest to, są to moskole, które były zawsze wszechobecne, więc dlatego moskol jest na pewno tutaj częstym gościem w mojej restauracji. Do tego na pewno tarcioki, które są dosyć takim mało znanym powiedzmy produktem. Teraz mam też takie tarcioki w trochę nowoczesnej odsłonie, ale tarcioki są to kluski z tartych surowych ziemniaków. Są w różnych regionach tutaj na naszym Podhalu znane pod różnymi nazwami. Są to tarcioki, kocury, szare kluski, różnie są nazywane, więc jakby można to spotkać tak naprawdę w każdym regionie, ale pod różnymi nazwami. Na pewno jest kluska z kaszy jęczmiennej zaparzana mąką, bardzo, bardzo taka sycąca, zresztą często się to jadało nawet dwa razy dziennie i to wystarczało tak naprawdę na cały dzień, bo była na tyle zapychająca, do tego przeważnie albo skwarki ze słoniny, bądź palone masełko i tak naprawdę to było na tyle sycące, że pojadł i dorosły facet oraz dziecko, więc jakby jest fajny temat. Na pewno jagnięcina, oczywiście rzadko używana na stole, bo wiadomo, wywodzimy się z biedoty tak naprawdę tutaj na Podhalu i nie było jakby na co dzień mięsa jadanego, więc były to produkty inne, ale jagnięcina na święta jakieś, bądź coś, jakaś pieczeń czy jakiś gulasz, to jak najbardziej gdzieś tam były, więc wykorzystujemy to też u nas w kuchni jako jagnięcinę, więc różne wariacje na ten temat. Oraz myślę, że jeszcze jest dosyć często kwaśnica, no, też jakby każdemu się praktycznie kojarzy z tym, ale ja osobiście jakby bardziej pamiętam z dzieciństwa nie tyle kwaśnicę, ile taką polewkę baranią z kapustą, więc to też było troszeczkę, no powiedzmy trochę jak kwaśnica, ale bardziej tylko wywar na kościach, do tego trochę warzyw i troszkę kapusty, niedużo, więc była to taka też fajna zupa, którą zresztą do dzisiaj gotujemy w domu często i gdzieś tam też swojemu dziecku próbuję przekazać te wszystkie smaki, które gdzieś tam pamiętam z dzieciństwa.